Hej, cześć do was, z tej strony Esko. Dzisiaj vlog, którego dawno nie było. Tam jest Maggie, patrzcie, tam jest Maggie, widzicie, tam jest Maggie, tam jest ten, tutaj. I właśnie pobiegła. Tak, to była Maggie, wszyscy widzieli, więc ja mogę już vloga skończyć. Na razie, cześć, pa, widzimy się w jakimś następnym vlogu. Nie wiem, kiedy to będzie, cześć, pa, żartuję oczywiście. Dobra, zapalę światło, żeby było więcej widać, oczywiście, tak. Ja ciągle mówię oczywiście, bo oczywiście, prawda, logiczne, że oczywiście. Znaczy i tak wychodzimy z tego pokoju, więc nie wiem, po co zapalałem to światło, ale popatrzcie, wszystko teraz stoi tutaj, o. Stoi kuweta, stoi... Nie wiem, jak to się nazywa, stoi jedzenie i picie i wszystko stoi. Dlaczego? Ano dlatego, że... A w sumie może wam tego nie pokażę. Może taki bajzel jest. Nie, wiecie co, ja się tak na spokojnie wycofam. Jezu. Ja się tak na spokojnie wycofam, tak? Tak. Dobra, o, teraz nie widzicie mnie. Cześć, jestem tutaj, cześć. Cześć. Cześć, pójdziemy sobie tutaj. O, to jest dobry pomysł. Pójdziemy sobie tutaj, o, gdzie leży Russell. To jest światło, bardzo ładnie. Popatrzcie, tutaj leży Russell. Gdzie on sobie tutaj leży? I on sobie tak patrzy teraz aktualnie na mnie i tak dziwi się. Co ja tutaj robię? O co tutaj chodzi? Jakby tu zrobić, żeby on się na mnie nie stał i nie gapił? O, to jest właśnie pytanie. Za chwilę wskoczy do niego Maggie. Maggie, chodź, wskakuj, chodź. A, widzicie, wskoczyła, tak? I zacznie go gryźć. Patrzcie, jak ona zacznie go gryźć, widzicie? O, jak się przytula, ojeju. O, dobra, jednak nie trzeba go gryźć. Ale zaraz zacznie, zobaczycie, za chwilę zacznie. O. Najpierw się na nim położy, tak, to jest właśnie to, tak, i teraz widzicie, zaczyna mu gryźć łapę. Ona zaczęła normalnie, już, tutaj coś się dzieje, tak, ona go przytula, popatrzcie, jaki on szczęśliwy jest, widzicie. Taka teraz mina taka, Jezu, zostaw mnie, kobieto, zostaw mnie, czego ty ode mnie chcesz. Tak, pewnie sobie teraz mówi w głowie, ale my tego oczywiście nie słyszymy. Ona go ciągle gryzie. No i właśnie, i tak to właśnie jest z kotami, albo przynajmniej z Maggie, ona jest głupia. No co poradzisz, no. Tak, dzisiaj sobie siedziałem w sumie, kurde, dobre 4, może 5 godzin na tym całym 6 obcy, nie wiem czy znacie. Tak sobie usiadłem o 9, zacząłem pisać z ludźmi i tak pisałem i tak pisałem i się śmiałem i poznałem parę fajnych tych osób. Oczywiście to byli obcy, jak to chyba logiczne, tak? I w sumie to tyle tak naprawdę, ale fajna strona, fajna. Wczoraj też było fajnie, wczoraj sobie tak wieczorem szedłem na TSA, potem z Killerem poszliśmy na Omegle, znaczy on w sumie to on poszedł, ja się gapiłem, jak on gadał z ludźmi i się tak naprawdę śmiałem, że to było po prostu niesamowite, naprawdę niesamowite i ja nigdy się tyle w życiu nie śmiałem, uwierzcie mi, naprawdę, to było coś, co naprawdę było coś, no, dokładnie, więc tak, to jest właśnie to. To jest właśnie to. I byłem u dentysty, nie wiem czy... Tak, mówiłem wam, że miałem wyrwanego zęba mądrości. Wyrwali mi tego zęba. Dali mi w sumie chyba 5 znieczuleń, jakby nie patrzeć. Tak, jedno tutaj, jedno gdzieś tam i potem jeszcze raz gdzieś tam. I w sumie to szczerze mówiąc w ogóle nie bolało, bo znieczulenie to jest akurat najmilsze, co może być u dentysty. Jakby nie patrzeć. I w sumie nie było tak źle, jakby, no kurczę, pokruszyli mi tego zęba, wzięli taką, obłożyli cały gabinet jakąś folią, jakimś czymś, żeby się żadne zakażenie nie wdało, to jest chyba dosyć logiczne, że oni tak robią, prawda? Czy ja to źle włożyłem tutaj? Nie, dobrze jest. I tak zaczęli tam robić wszystko, tak wyjmowała tego zęba po kawałku. I tak mnie teraz tak założyła te szwy jeszcze oczywiście, bo szwy też muszą być, żeby, bo wiecie, bo jak się wyjmuje zęba, to taka dziura zostaje, żeby nie krwawiła, to lepiej ją zaszyć, żeby szybciej się zaszyła, znaczy żeby szybciej zatentegowała się, tak? Logiczne. No. I tak teraz tak czuję, to ciągle tak boli, tak dziwnie mi się dziąsło tam zatentegowało, nie wiem co jest nie tak. Jeżeli będzie ciągle tak przez powiedzmy 2 tygodnie od czasu tej całej operacji, to bo tak to nazywali, to pójdę znowu do dentysty i powiem, że coś jest nie tak, to jest najlepsze co mogę zrobić, naprawdę, uwierzcie. Tak, dobrze. Tak, no i to w sumie chyba tyle, wiecie, tak sobie pomyślałem, a może ja sam wejdę na Omegle, czy tam na Omigle, jak to się tamkolwiek nazywa, nie mam pojęcia. I sam wam pogadam, jak chcecie to obserwujcie Facebooka albo jakiegoś, nie wiem, Twittera, to ja tam napiszę, że będę albo coś i czego macie szukać i zobaczymy, może kogoś spotkam z moich fanów, zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo, tak, no właśnie, więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, pa, widzimy się w następnym vlogu. Kiedy to będzie, to nie mam pojęcia, ale będzie, zobaczycie, na pewno, tak. I to tyle, cześć, na razie, cześć, pa, 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 pa.